Spotkaj się z mistrzem w swojej szkole. Pod takim hasłem odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach sportowe wydarzenie związane z tenisem stołowym. Jest to program realizowany przez Polski Związek Tenisa Stołowego pod tytułem Spotkaj się z mistrzem. Takim promotorem wśród dzieci jest Leszek Kucharski, znakomity zawodnik przed laty, partner Andrzeja Gruby. I jeździmy po Polsce i dajemy takie pokazy. Te pokazy wykonują zawodnicy, którzy należą do czołówki krajowej. Oczywiście są też, sama nazwa mówi mistrz, to muszą być mistrzowie Polski przynajmniej i takich dzisiaj dwójkę tutaj zaprezentujemy. Jest to program skierowany przede wszystkim do dzieci, do tych, które jeszcze nie uprawiają tej dyscypliny sportu i promujemy to w klasach od 0 do 3 klasy włącznie. No naszym celem jest dalej promocja praktycznie tenisa stołowego na ziemi lubuskiej poprzez turnieje różnego rodzaju, jak również przez rozgrywki ligowe. Tutaj takim szczególnym punktem, który chcemy realizować, jest nacisk na szkolenie dziewcząt, bo nasze województwo niestety należy do jednych z najsłabiej rozwiniętych pod tym względem i tutaj szczególnie będziemy promować dzieci, dziewczynki i kobiety. W tej czteroletniej kadencji chcemy rozwijać inne ośrodki, które jeszcze są jak gdyby białą plamą na mapie naszego województwa. Chcemy, żeby w każdej gminie był jakiś klub tenisa stołowego i chcemy dalej rozpowszechniać i tę dyscyplinę sportu na ziemi lubuskiej. W Słubicach tenis stołowy mamy w tej chwili w drugiej lidze, w czwartej lidze, ale jak zapowiedziałem wcześniej, będziemy zajmować się szkoleniem młodzieży, bo nie ma możliwości istnienia klubu bez szkolenia dzieci i młodzieży. I gdy tylko padła taka propozycja z ust prezesa Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego pana Ryszarda Kulczyńskiego, od razu przystaliśmy na tę propozycję i właśnie w dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami imprezy pod nazwą Spotka się z mistrzem. Spotka się z mistrzem, tak gościmy młodych zawodników, młodych, gdzie możemy pokazać poprzez ich dzisiejszy występ pokazujemy, że już w tym wieku można na naprawdę wysokim poziomie przy intensywnym treningu osiągać znakomite wyniki. Ci młodzi zawodnicy są utytułowani, to tak mocno utytułowani, prawda? Tak, są utytułowani, to są mistrzowie Europy w tej chwili w swoich kategoriach wiekowych, gdzie jeszcze z nimi trenuje również tutaj ich starszy syn Samuel Kulczyński, który aktualnie jest mistrzem Polski seniorów. No, cała rodzina Kulczyńskich, województwo, sam Gorzów, województwo gorzowskie, cała Polska jest znana właśnie z osiągnięcia takich wyników. Moja przygoda zaczęła się od pierwszej klasy, gdy miałem zaledwie 6 lat. To początkowo zacząłem odbijać o ścianę, coś pływować i nagle ten sport mi się spodobał i zacząłem w niego zawodowo grać. Dobrze, a twoja? Moja się zaczęła od drugiej klasy podstawówki. Już gram 4 lata. Tak się zaczęło, że moi bracia właśnie grali w tenisa już długo i właśnie spodobał mi się tenis i właśnie też zaczęłam karierę, tak jak moi bracia. Moje marzenie to bym chciała być oczywiście najlepsza na świecie i mam nadzieję też, że też moim marzeniem jest, żeby moi bracia też byli dobrymi tenisistami stołowymi. No oczywiście być najlepszym w Polsce i piąć się w górę, tak? Zdobyć jakiś medal na olimpiadzie i myśleć o czołówce na świecie. Obserwując ogromne zainteresowanie najmłodszych uczestników tym ciekawym tenisowym wydarzeniem, wierzymy, że tenis stołowy jako dyscyplina sportu uprawiana przez najmłodsze pokolenia stanie się wkrótce w Słubicach faktem.